Witam wszystkich z powrotem na kanale. Moi drodzy, jest to 23 już odcinek WOT, czyli wiadomości o tankach lub wszystko o tankach, jak to woli. Z dniem dzisiejszym ukazały się trzy tutaj artykuły i sobie przejdziemy od razu, przepraszam bardzo, do tego, który powiedzmy do... zaczniemy sobie od najmniej istotnych, po to, żeby zakończyć na najbardziej istotnym, czyli takim tygodniowym overview, więc tak. Keycard, znowuż jest update do Keycard, czyli co jakiś czas cyklicznie oni po prostu zmieniają zawartość tych nagród, które nam mogą wyskoczyć, i tak samo stało się teraz, czyli w każdej karcie mamy teraz inny zestaw czołgów, które być może nam wylecą, być może nie, i do tego inne rzeczy, także nie będziemy tu w tą listę się wgłębiać, ponieważ jest ona dość obszerna. Więc po prostu tych, którzy są zainteresowani i namiętnie te karty kupują, odsyłam do artykułu, także tu macie po prostu prawdopodobieństwo oraz jakie też czołgi, jeżeli wam wylecą, jakie mogą tutaj wam wylecieć. To wszystko jest tutaj ładnie w liście po prostu podane. Dobrze, to jeśli chodzi o keycardy, to by było na tyle, także nie ma tu nic więcej ponad to do dodania. Kolejna rzecz, która się tutaj ukazała, to jest oczywiście szczęśliwe keycardy. Jak dobrze wiecie, 17 marca jest to święto patrona Irlandii, w której mieszkam. Także pozdrawiam wszystkich czołgistów, również tutaj przebywających. No i nie tylko oczywiście, ale w to święto przede wszystkim was tutaj. I moi drodzy, co to są za karty? Więc zobaczmy. No właśnie, już wam chyba nic więcej nie muszę tłumaczyć. Zobaczcie, mamy kolejną porcję takich różnych dziwadeł, które nam mogą wylecieć z tych kart. Pamiętam tyle, co pozbyłem się ich z garażu, a przez te lata nazbierało mi się mnóstwo. Plusy tego były takie, że po prostu za to zarobiłem około 50 lub 60 milionów sztuk srebra. Po prostu nawet jak załogę miałem zrobioną na maksa, przerzuciłem te perki na normalnie wyglądającego jegomościa i po prostu tego tutaj trolla czy inne dziwadło pogoniłem. Taki jeden jegomość 250 tysięcy sztuk srebra kosztuje, także całkiem ok. Bo za czterech takich frików macie bańkę, więc to jest jedyny pożytek z nich. No i oczywiście tu do tego są jeszcze wyszczególnione czołgi, które być może nam wypadną przy otwieraniu takiej karty, oprócz oczywiście załoganta. Jest tu lista tych czołgów, więc tu między innymi zobaczcie, nawet jest jedna dziesiątka, jest to oczywiście Chieftain T95FV4201. No tylko, że od razu tutaj was sprowadzam na ziemię, ponieważ prawdopodobieństwo takiego wypadnięcia czołgu z takiej karty to jest 1%, także jeżeli ktoś będzie miał mega szczęście, to mu wyleci, natomiast nie nastawiałbym się na to. Najwięcej tutaj widzicie, macie aż 69% prawdopodobieństwa na załoganta, do tego 20% na golda i 10% też na załoganta z goldem 200 sztuk. Więc tak to wygląda. Powiem tak, wiecie co, jeśli chodzi o tych załogantów, niech już one sobie wyglądają sobie jak wyglądają. Ale kilka spraw muszę tutaj poruszyć, bo nie daje mi to spokoju. Słuchajcie, po pierwsze jest to załogant 2D, jak widzicie, tak? Więc załogant 2D tak czy owak siedzi w czołgu, nie widać go nawet w tych pobitewnych screenach, jeżeli na podium byśmy skończyli. Więc jaki jest sens się podniecać, czy ktoś ma kurę, żabę, smoka, nie wiem, trola czy jaszczurkę? To pierwsza rzecz. Żeby ten załogant jeszcze był 3D i stałby przed czołgiem, to chociaż byłby fan, bo śmiesznie wygląda albo kogoś innego by drażnił, więc może gdzieś by to miało sens. To jest sprawa taka. Następne takie issue, jakie ja z tym mam. Słuchajcie, gdyby ten załogant, jeden, drugi czy trzeci, miał jakiś unikatowy perk, którego żaden inny nie posiada, miałoby to sens. Powiedzmy, ma taki perk, który jeżeli zbliżymy się do arty na odległość mniejszą niż 300 metrów, to on po prostu zabija ją wzrokiem. Jakiś bazyliszek czy jakiś smok, zioni ogniem i spala artę. Oczywiście żartuję, śmieję się teraz, po prostu staram się, nie wiem, wytłumaczyć to jakoś logicznie. Po prostu ci załoganci nie mają żadnych perków, to po pierwsze. Kolejna rzecz, taki załogant nawet nie ma odblokowanych, żeby on jeszcze miał odblokowane powiedzmy 6 slotów i tylko 3 nam ostatnie zostają, ma to sens. Natomiast jest to załogant, który ma odblokowany tak naprawdę jeden slot w porywach do 3, ale to już któryś tam, tylko co po niektórzy mają. I
Tak naprawdę, no słuchajcie, jaki jest sens? Po prostu nie widzę najmniejszego sensu kupowania i zakładania takich załogantów. Aczkolwiek, tak jak mówię, różne są gusta i guściki, o gustach się nie dyskutuje, tak jak to mawiają, więc jeżeli ktoś się lubuje, to odsyłam do sklepu. Natomiast dla mnie osobiście jest to kolejna bzdura miesiąca. Toż tyle, dopiero skończyli się ci załoganci boscy, czy nawet jeszcze są Zeus i reszta paczki, także a tu mamy kolejnych właśnie dziwaków. I tu zobaczcie, mamy różnych, różnistych załogantów i tu właśnie robione na święto świętego Patryka i jakichś troli. Chyba każda nacja nawet będzie miała jakiegoś takiego swojego dziwaka. Ta pani nawet wygląda całkiem do rzeczy. No ale słuchajcie, no po prostu brak mi czasami słów. No zobaczcie, jest i niemiecki jakiś troll, i brytyjski. No i jest tej nacji, której nie wolno imienia wypowiadać. Trochę wygląda jak minister spraw zagranicznych tego kraju, także. A jest jakiś polski, słuchajcie, może się dopatrzymy jakiegoś podobieństwa, chociaż w ten sposób się zabawmy. Był polski? No jest, no wiecie co, to trudno mi go do kogoś przyrównać, bo ma trochę grzywkę za długą, więc trudno powiedzieć, no ale no tak to wygląda. Słuchajcie, dobra, nie będziemy tutaj tracić czasu na to, bo jest to kolejna bzdura tygodnia z nominacją do bzdury miesiąca. Zaraz po boskich załogantach, także tak oni wyglądają. Oczywiście wszystkich zainteresowanych i podekscytowanych tym zacnym eventem zapraszam tutaj do sklepu, być może będą w sklepie lub tak, no bo one będą po prostu wylatywać nam z tych kart, więc pewnie będzie taki bundel do kupienia. Dobrze, moi drodzy, zamykamy sobie już te karty, nie będziemy się na tym skupiać i przechodzimy do ostatniego artykułu, a zarazem jedynego, który ma sens omówić, czyli takiego tygodniowego overview. Zobaczmy, co tutaj mamy. Oczywiście nowy pojazd, odnowiona mapa. Zaraz sobie porozmawiamy, co to jest za mapa. Challenge, eventy, specjalne sprzedaże, keykarty, oczywiście już o tym powiedzieliśmy. Tygodniowe sprzedaże, przypomnienia i zapowiedź streamów. Więc tak, nowe pojazdy wchodzą na zimną wojnę. Są to niszczyciele oraz lighty. Ale o tym było wczoraj w odcinku Tank Express, także odsyłam do tamtego materiału. Co jeszcze? Oczywiście nowy czołg premium Type 59 wersja druga z bardzo fajnymi parametrami notabene. To też było wczoraj w odcinku, także zapraszam. Dzisiaj już pewnie jest w garażu, jeszcze nie miałem się okazji zalogować. W drzewku jest, więc chętnie sobie go obejrzę w sklepie, po prostu jakie ma te prędkości pocisków i tak dalej. To jest taki pojazd. W Jeffku oczywiście też się pojawił po raz kolejny, odblokował się, bo był, przepraszam, niedostępny. Czołg Chieftain T95-59, oczywiście jest to zimnowojenny pojazd w tym trybie. Dobrze, następnie, właśnie, mapa. Więc powróciła nam w końcu mapa, na której naprawdę kiedyś się fajnie grało i też mam parę fajnych bitew na kanale, jeszcze nawet bez komentarza na tej mapie. I cóż to jest za mapa? Oczywiście jest to ukryta wioska Hidden Village i tak ona wygląda tutaj teraz w tej nowej odsłonie. Powiem wam, że bardzo się cieszę, ponieważ nie była to taka mega wielka mapa. Ale gdzieś tutaj potyczki nawet się fajnie czasami rozgrywało. Był i środek, na który się podjeżdżało i do miasta ktoś przejeżdżał. Tutaj była mordownia w tym wąwozie arty. Generalnie każdy rodzaj pojazdu tutaj się znalazł, bo i arta miała wrzuta, i light miał gdzie poświecić, i niszczałka miała się gdzie ustawić, a ciężary wiadomo jak to ciężary na przepychacz medy kombinowały. Także cieszę się, że ta mapa w końcu wróciła. Trochę im to zajęło. No ale cieszmy się z tego, co jest i miejmy nadzieję, że będzie więcej map wkrótce. Dobrze, następna rzecz, challenge eventy, oczywiście tutaj kolejny tydzień tego eventu na T3485, co odcinek tutaj o tym mówimy, więc sobie pozwolicie teraz to ominę. Po prostu na końcu możemy zdobyć pojazd T3485, szósteczkę, meda nacji, której imienia nie wolno wymawiać. Dobrze, następnie, jeśli chodzi o tutaj te randomowe dropy, to też tutaj nam może dodatkowo wypaść któraś z kart, tak tutaj twierdzą, więc tutaj dodatkowo widzicie, doszła nam pozycja z ta Lucky Keycard i po prostu coś nam może wypaść w ten deseń, więc jeżeli
Nie chcecie wydawać golda i kupować sobie takiego zestawu kart, to zawsze tutaj możecie taką kartę wylosować po prostu grając. Trzeba robić, wygrać 3 bitwy, w których zrobimy przynajmniej 250 damage'a, czyli średnio licząc oddamy jeden strzał. Dobrze, czyli żadne trudne wyzwania. Przypomnienie tutaj o czerwonych tygrysach, że cały czas tutaj jest ten event właśnie na zimnej wojnie, jeżeli grindujemy linię, niszczymy chiński pojazd, mamy więcej srebra lub chińskim pojazdem niszczymy, zadajemy ileś damage'a, też mamy więcej srebra. Co dalej? To jest akurat bardzo dobra wiadomość. Od 18 marca do 22 będzie kolejna odsłona matchmakingu, który oczywiście jak zwykle będzie testowany. Nie mam pojęcia, ile oni już to lat testują, po prostu głowa mała, zamiast to wprowadzić i zamknąć temat, to oni co chwila testują, więc po prostu będzie w tym trybie naszym będzie matchmaking bazujący na klasach pojazdów. Także zobaczymy, co tutaj nam powiedzą. Więcej informacji oczywiście jest na Discordzie, pewnie też dzisiaj na streamie, który notabene już się zaczął, także ja sobie powtórkę obejrzę i na pewno jakieś wiadomości do Was wyłuskam stamtąd. Być może też o tym matchmakingu będzie wspomniane. Następnie specjalne sprzedaże, więc zobaczmy, co my tutaj mamy. No słuchajcie, tutaj naprawdę zrobiła się taka bardzo ciekawa rzecz. Dlaczego? Oczywiście 30 dni konta premium możemy sobie kupić 60% taniej, co już jest bardzo dobrą ofertą. Jeżeli ktoś po prostu nie ma zbyt dużej ilości dni konta premium, to słuchajcie, 60% myślę, że taniej już nie będzie, także warto. Ale zobaczcie na ten kolejny tutaj podpunkt. Ostatnio jak była taka oferta, taka promocja na konwersację Golda na Expa, to wychodziło za jedne, zazwyczaj jest jeden gold i za to mamy 25 wolnego expa. Przy tej promocji, która była, to mieliśmy 1 do 35, czyli mieliśmy 35 wolnego expa za jednego golda. A teraz, zobaczcie, wystrzelili do góry aż na 40, także genialne, genialne. Sam muszę zobaczyć na zimnej wojnie, bo już tutaj w tej drugiej mam wszystko chyba pogrindowane. Tak, mam wszystkie dziesiątki. Ale na zimnej, jeżeli mi brakuje mało expa, myślę, że coś przepalę po to, żeby podgonić. Więc odsyłam tutaj do tego. To trwa do końca miesiąca, praktycznie od dzisiaj do 29 marca. Także przeanalizujcie, co Wam jest potrzebne. Czy być może jakiś pakiet chcecie przeskoczyć, czy nawet jakiś jeden czołg w jakiejś linii. Także naprawdę w tym momencie się opłaca. Oczywiście nie namawiam, ale jest taka opcja, warto z niej skorzystać, ponieważ ona po prostu później zniknie. No i oczywiście tego nie polecam, żeby golda zmieniać na srebro. Jest to bzdura. Po prostu wystarczy wejść na zimną wojnę, zagrać, oddać kilka strzałów. Jeżeli macie jakiś strzał premium, a podejrzewam, że macie, ponieważ były i do wygrania w różnych eventach zimnowojenne czołgi premium, a jeżeli do tego macie jeszcze jakieś boostery do srebra, to po prostu nie ma najmniejszego sensu tego robić, odradzam wręcz. I co dalej? Zobaczmy, co tutaj jeszcze nam oferują. Oczywiście są bundle takie, zrobili po 2 razy po 3 pojazdy. Przyjrzyjmy się im, dlatego że powiem Wam, że po pierwsze cena jest bardzo dobra, za jeden i za drugi, ale zobaczmy na pojazdy. Pierwszy to jest oczywiście Demolisher T28, który notabene dostał niedawno też buffa. No i powiem Wam, że jest to unikatowy czołg, który ma, jeżeli potrzebujecie kogoś, żeby Wam szkolił załogę, to zobaczcie na ten booster. Crew XP rate 75%, zobaczcie, tu najszybciej wyszkolicie sobie załoganta. Jeżeli do tego jeszcze macie jakieś boostery do szkolenia załogi, to po prostu odbędzie się to błyskawicznie. Później z powrotem wrzucacie na czołg, z którego go wzięliście i po prostu macie temat z głowy. Także 3-strzałowy niszczyciel czołgów. Też Wam zrobię o nim odcinek, bo wiem, że pytaliście o niego. Także bardzo, bardzo fajny jest ten pojazd w tym bundlu. Do tego, co mamy. Oczywiście, jeżeli ktoś lubi arty, ja powiem szczerze, dla mnie jest to najlepsza arta w całej grze, bo jest to premka 8, która notabene mega, mega fajnie zarabia. Poza tym ma 2 pakiety dział, które możemy strzelać takimi seriami lub możemy po prostu strzelać pojedynczym strzałem. Ja wybieram to drugie
Jest po prostu fan z gry. Oczywiście nie namawiam do grania artami, bo to samo zło wcielone, ale po prostu z tych wszystkich kwadratów chyba tego najbardziej lubię w całej grze. No i w tym zestawie oczywiście jest jeszcze szwedzki czołg ninja, czyli Stark Stridsvagen S1, niszczyciel czołgów. Ja jego wam chyba nie muszę przedstawiać, to jest z tą właśnie flagą szwedzką. Mega, mega kozak z mega, zobaczcie, parametrami, jeśli chodzi nawet i o wartość penetracji, i o, zobaczcie, wartość po prostu maskowania. Niesamowity pojazd. Do tego, zobaczcie, zarobki 60%, tak samo, mega, mega zarabia. Także powiem wam, że fajne są tutaj, tym razem w tych bundlach fajne są pojazdy, bo zazwyczaj to było tak, że wrzucili jakieś dwa byle jakie i jeden taki znany i żeby ludzie po prostu kupili, a tutaj w tym wypadku naprawdę są trzy bardzo zacne pojazdy. Kolejny bundel. Tutaj mamy kolejne trzy pojazdy, też jest to zróżnicowane, ponieważ mamy Lighta, mamy Agile HWK30, bardzo fajny light notabene, trochę taka powiedzmy wersja po prostu RU, taka mniejsza. Dobrze kojarzycie ten czołg, jak tylko otworzę zdjęcie, już go skojarzycie, zobaczcie. Bardzo fajny lajcik, naprawdę lubię nim grać, super, ma i mobilność, zobaczcie już tą wyjściową 70, także niesamowite. I po prostu, jeżeli ktoś lubi grać lightami, na 100% się w nim odnajdzie, także super, super sprawa. No, sam kosztuje, zobaczcie, 6500 sztuk golda. Do tego mamy Chimerę Inferno, to jest czołg, który, to jest med oczywiście brytyjski, który potrafi nieźle przysolić, bo ma alfę 440, dokładnie tak, 440 na strzał, także słuchajcie, no, wyjeżdżając jakimkolwiek pojazdem, oczywiście pomijam już tutaj jego wygląd, możecie się nie spodziewać, że dostaniecie bułkę za 440, a to boli. Więc taki tutaj jest pojazd w zestawie. Oczywiście też będziecie mogli go wykorzystać w evencie przyszłorocznym, Halloweenowym, jak znam życie. Tegorocznym, dlaczego przyszłorocznym, jest marzec dopiero, także, bo już będziecie ten pojazd mieli i sam kosztuje 8500. I do tego, uwaga, wisienka na torcie. IS-6 Hydra. No słuchajcie, ten pojazd to po prostu jest niesamowity. Jest to po prostu ulepszona wersja IS-6. Zamiast oni po prostu dać buffa dla istniejącego IS-6, poszli po rozum do głowy. Oczywiście w cudzysłowiu. I wypuścili nowy czołg z lepszymi parametrami, bo zobaczcie, tu i wartość penetracji jest całkiem ok, bo jest 225 podstawa, 265 na goldzie, uszkodzenie również 440, ale zobaczcie tutaj, co ten czołg wyróżnia. Tu mamy bonus do zarobków. Zobaczcie, 75% więcej srebra po prostu przywozimy po każdej bitwie. Jest to bardzo odczuwalne, powiem wam, że fajnie się tym pojazdem zarabia. Jeżeli jeszcze macie bonusa do tego i lubicie grać ciężarami, naprawdę fajny. Mi jeszcze osobiście bardzo się to maskowanie podoba na tym czołgu. Po prostu takie niespotykane, ciekawe kolory. No ale dobrze, to tutaj teraz nie rozmawiamy o estetyce, tylko o wartościach bojowych. Naprawdę całkiem fajna maszyna. I zobaczcie to wszystko za 12 650 sztuk golda. No słuchajcie, no sama Hydra, jak zobaczycie tutaj, kosztuje 12 980. No to po prostu, jeżeli polowaliście na hydrę, a macie któryś z tych dwóch pojazdów lub obydwa, to wtedy wam odejmie tutaj wartość tych pojazdów i zapłacicie za hydrę też 60% taniej. Także podejrzewam, będzie to naprawdę kilka tysięcy zaledwie. Z tych 12 może się zrobić 6, może 7, a może 5. Po prostu warto, jeżeli ktoś polował. Dobrze, to jeśli chodzi o te bundle, pierwszy 14 850. Drugi 12 650, obydwa to są 60% w dół przeceny. Dobrze, pozamykamy sobie czołgi, żeby nam tutaj się nie plątały i przechodzimy dalej. Oczywiście cały czas przypomnienie, że jest za 9,99 dolarów w sklepie PlayStation lub Xboxa. Lajcik francuski 7 poziomu, Heavy Metal Hero AMX 1357, szybkoplójka, bardzo, bardzo ciekawa maszyna. Taki mały wkurzacz, już o nim też było na kanale. Następna rzecz, Valkyria Chronicles. Przypomnienie, że ciągle jest Edelweiss i Nameless, po prostu w sprzedaży.
Ja już je nabyłem i bardzo się cieszę. I co dalej? Keykarty, oczywiście ten super artykuł już omówiliśmy, zwykłe keykarty również. Tygodniowe sprzedaże, więc zobaczmy, co tutaj nam serwują w tygodniowych sprzedażach. I już otwieramy to drzewko i zobaczmy, tak. Oczywiście nie mogło się odbyć na Święto Patryka bez Banshee Comet, bez Meda, to jest tier 7. Powiem szczerze, mam tego Meda, nie grałem już x czasu nim, także nie wiem, zbyt wiele nawet bitew na nim nie mam. Z tego co pamiętam, był mobilny, 51, no to jest Med, to nie jest Light, także jest ok. Penetracja ok, zobaczcie, do Cyberka 60% ok, także jeżeli ktoś jest zainteresowany i chce sobie uzupełnić kolekcję, na przykład brakuje mu Meda i to brytyjskiego, no to jest okazja, dlatego że po prostu jest przeceniony i to sporo, bo 50%, możemy go kupić za 4750 i do tego mamy 7 dni konta premium. Kolejna rzecz. Tutaj mamy dwa pojazdy, mamy nacji wiadomo jakiej, ISA 2M, Heavy Tank jest to 7 i do tego mamy Dicker Maxa, niszczyciel czołgów, poziomu 6 oczywiście niemiecki i to jest również 50% po prostu rabatu. Jeśli chodzi o Dicker Maxa, pamiętam, że fajnie mi się nim grało, dokładnie tak. Natomiast tym drugim pojazdem, no, nie mam zbyt wielu bitew, nie wiem czy w ogóle nim grałem. Tutaj uszkodzenia bardzo fajne, bo 300 na strzał, na tym Dicker Maxie także taki niszczyciel czołgu. Oczywiście nie jest to pancerny pojazd, do grania z drugiej linii jak najbardziej, ale gdzieś miło go wspominam. No i do tego, mówię, przepraszam, jest ten IS-2M, no ale nie wiem naprawdę czy nim grałem, nie pamiętam dokładnie, po prostu kolejny czołg tej nacji. Następna rzecz, mocne uderzenie, co my tutaj mamy? Mamy oczywiście T-34, jest to amerykański ciężar 8 poziomu i do tego mamy francuski, jest to Somua SM, tego czołgu też Wam nie muszę przedstawiać, jest to magazynek, bardzo fajny, tutaj ta wieża zdecydowanie potrafi odbić. Także powiem Wam i 300 na strzał w klipie bodajże jest, ile mamy? 6 pocisków? 5 pocisków jest w klipie, tutaj macie, także powiem Wam, że no... Ja jakoś się nie zaprzyjaźniłem z tym pojazdem, aczkolwiek wiem, że on posiada naprawdę dość dużą siłę ognia i trzeba się z nim liczyć na polu walki. Ale mówię, jeżeli ktoś szuka, odsyłam do drzewka, żeby sobie najpierw sprawdzić, jakie ten czołg ma parametry i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy oczywiście klasyk, czyli T-34, amerykański Heavik. No, powiem Wam, bardzo lubię ten pojazd. Ja mam akurat w tej wersji Black Edition, kiedyś sobie wymieniłem tego zwykłego na Black i bardzo, bardzo fajny, który naprawdę potrafi przysolić te, widzicie, 400 na strzał i do tego potrafi tą wieżą naprawdę odbić, jeżeli się odpowiednio ustawimy. To mamy tutaj takie dwa pojazdy za 12400, oczywiście nie muszę Wam tłumaczyć, że tak naprawdę każdy z nich osobno kosztuje więcej niż tutaj ta wartość dwóch. Tygodniowa sprzedaż, 1 000 000 srebra za 1250 sztuk złota, oczywiście omijać szerokim łukiem, to można nawet zamknąć, żeby nawet się na tym nie skupiać. No i tutaj oczywiście 7 dni konta premium jest za 600 sztuk złota z 1250, także jeżeli ktoś sobie dokupuje sukcesywnie, kończy mu się, dokupuje następne, warto skorzystać. I teraz tak, to już też takie cykliczne, jeżeli grając po prostu zbieramy expa i odblokowuje nam się z 50% zniżką kilka pojazdów, w tym wypadku za 8000 expa jest to Cromwell Knight, bardzo fajny czołg. Powiem Wam, że ten med jest super, ponieważ jest i mobilny, i ma fajne działo, bardzo, bardzo fajnie mi się nim grało, z tego co pamiętam, aczkolwiek mówię, dawno nie grałem. Wiecie co, coraz częściej tak z rozrzewnieniem wspominam te szóstki, piątki, więc chyba się kiedyś tam rzeczywiście zadomowię na dobre i trochę pogram, nagram Wam jakiś materiał tymi pojazdami z niższych tierów. Następnie mamy oczywiście tier 8, brytyjską Chimerę za 20000 expa, to będzie też 50% zniżka, a za 40000 expa odblokuje nam się Bellapron Centurion MK5 na 1 rak,
To jest ten taki z tą taką rzymską przyłbicą zamiast wieży. No właśnie, taką osłoną. Kolejny czołg będziecie mieli do eventu Halloweenowego, aczkolwiek tutaj ta wieża naprawdę, naprawdę potrafi sporo, sporo odbić z tego, co kojarzę go z potyczek, po prostu jak go już spotykam, gram ósemkami. Dobrze, więc to jest to. Kolejna rzecz, przypomnienie, że ciągle są kontrakty na Cheezla, Tuska i The Machine. Ja ciągle z The Machine tutaj robię do The Machine, został mi jeden stage. Następnie za dzienne granie, oczywiście standardowo tu różne nagrody nam wyskoczą. Dobrze wiecie, że po każdej bitwie wam coś tam się odpali, albo jakiś booster, albo coś. Następna rzecz, pewnie odblokował się w kolejnej niższej cenie ISU 152K. Bardzo niezły, z niezłym kopnięciem, też był u mnie na kanale, odsyłam. Niszczyciel czołgów. Kolejna rzecz, Botcamp Brothers in Arms, czyli to, co już było. Musimy te cztery takie misje skompletować. Właśnie tutaj mamy spot i tak dalej, i tak dalej. I po prostu zdobywamy po drodze nagrody, a na końcu też bodajże była czerwona keykarta, z tego co dobrze pamiętam. Tak, tu dni premium zdobywamy i tak dalej. Na końcu też jak wszystkie skompletujemy, to bodajże była jedna, tak dokładnie tu jest top secret keycard i dzień konta premium. Dobrze, kolejna rzecz, długodystansowiec, tego już wam nie muszę tłumaczyć, ponieważ jeden się kończy, drugi się zaczyna. Za 75 bitew dostaniemy którąś z tych trzech kart i być może nam wyleci jakiś pojazd premium. Zapowiedź streamu 15, to jest akurat dzisiaj, i stream zaczął się o 17, także już trwa i pewnie jakieś ciekawe informacje tam podają. A kolejny będzie 18 i też i tym razem będzie o godzinie 19. I słuchajcie, to mamy wszystko omówione, także wszystko tutaj zawarte w tym takim tygodniowym overview już z wami przerobiłem. Dziękuję wam ślicznie za to, że byliście ze mną i kolejny odcinek nagram wam już bardzo niedługo. Trzymajcie się, hej!